Współpraca z Muzeum Krakowa trwała i trwać będzie. Natomiast dzisiaj zdecydowaliśmy się z panem dyrektorem podpisać porozumienie i zostaliśmy mecenasem muzeum. To dla nas duży zaszczyt, że zostaliśmy zaproszeni do takiej współpracy, bo do tej pory wszystko opierało się w zasadzie o Lajkonika. Mało osób orientuje się, że Lajkonik to jest nasz pracownik, że część orszaku to są nasi pracownicy i że mam ten zaszczyt, przyjemność i jestem z tego dumny, że jestem pierwszą osobą w mieście, która płaci karacz na początku pochodu i później mam przyjemność towarzyszyć władzom miasta, panu prezydentowi, panu dyrektorowi z drugim haraczem za pomyślność Krakowa. Ja mam tą przewagę, że zbieram od początku pandemii, więc ten haracz będzie naprawdę bardzo obfity, no bo nie mieliśmy okazji ani w zeszłym, ani w poprzednim roku spotkać się z Lajkonikiem na zasadach pochodu i zaproszenia go do naszej siedziby spółki. W tym roku na 100%, na 200% spotkamy się u mnie w gabinecie i szkatułka jest przygotowana. Ja uważam, że misją tego typu firm, czyli firm świadczących usługi w zakresie usług publicznych, czyli dostarczającej wodę i odbierania ścieków w przypadku wodociągów, również misją jest byciem członkiem społeczności lokalnej, byciem elementem społeczności Krakowa. Czujemy się dobrze mieszkając w mieście, ale również chcemy być jego częścią taką, gdzie wspomagamy mieszkańców Krakowa. Lajkonik powraca na tradycyjną trasę i sądzę, że najważniejsza wiadomość jest taka, że to się wydarzy. To znaczy my się najbardziej czekamy na to, te osoby, które uczestniczą w pochodzie Lajkonika, czują to i nie potrzebują wyjaśnień. Znaczy energia, jaka się zawsze wywiązuje pomiędzy tłumem, mieszkańcami Krakowa, Lajkonikiem, jest tym, co jest najcenniejsze. Chcielibyśmy, żeby w tym roku Lajkonik, oprócz tego, że przebędzie swoją normalną, tradycyjną trasę, ten najbardziej newralgiczny z punktu widzenia komunikacyjnego kawałek swojej trasy. Wiecie, Lajkonik tym razem przejdzie pod Mostem Dębnickim. Pod Mostem Dębnickim jednak Lajkonik będzie miał chwilę na wodzie. Popłynie jednak galarem, ponieważ chcemy poprzez to mocno przypomnieć i uświadomiliśmy to sobie w zeszłym roku, że Lajkonik z wody jest, z Wisły jest. A poza tym zapraszamy o 19:30 na tradycyjne wręczenie haraczu przez prezydenta miasta Krakowa na rynek główny w Krakowie.